Będący całe dnie magicy pokazywali wielkie sztuki. Przywiozła takich magików do Krakowa, łącznie z winogronami, łącznie z włoszczyzną, jak powiadam. A ogród krowi bony będzie sprzedany prawdopodobnie po tym, jeżeli kupicie. Tak. Na razie podziwiajcie sztuki. Stoimy tu, słuchajcie, 300 koło tablicy, gdzie napisane jest hołd pruski 525. Dokładnie w tym miejscu, bo hołd pruski, gdzie jesteście teraz. Dzieci, nie bójcie się, bo to naprawdę nic złego, ale dzień. Berełki, chcę z tobą się spotkać za chwilę, panie Berełki. Rzeźbiarzu wielki. To jesteś. Hohenzollern, Albert Hohenzollern. Nie, Albert, to jest Albert. Albert, proszę bardzo. Jest, który jest przyjemny. Sługa miejski w tej chwili. A gdzie się zbuduje się, jak jest twoja tragedia, że pan zaraz zapytany pójdzie. Piotr Kmita, marszałek wielki koronny, tańczyk przedni. Zbigniew Święk, aktor Starego Teatru, wielki oklaski dla niego. Stańczyk, łazen nadworny Zygmunta I Starego. Autoportret Jana Matejki, pan Wiesław Wójcik. Teraz zbliża się pan Przedsław Lanc-Koroński, starosta chmielnicki, rotmistrz królewski przybyły z ukraińskich kresów. Na chwili Grobowola prosimy o fanfary. Grobowola stoi tutaj z lata pięknego, wyboru królikowy. Hieronim Jarosław Łaski, Tratanek Jana, wojewoda inowrocławski, Sieradzki, Siedmiowrocki. I oto Seweryn Beczman, jeden z najbogatszych kupców krakowskich, radca miejski, czuwał nad bezpieczeństwem kopalni Wieliczki. Dopotem z chorągwią pruską, hetman wielki koronny, zasłużony w walkach z Moskwą, Turcją i Krzyżakami, pan Jan Krzyżanowski. I nadchodzi chwila,
występuje Piotr Rutkowicki, biskup przemyski, poznański, krakowski, podkanclerzy wielki koronny, bibliofil, sekretarz, doradca króla, przeciwnik wony. Popieram stronnictwo Krocha Koczulskiego, co podczas podobał ksiądz Karol Ignacy Kozłowski, pan profesor Marek Rostworowski. Ostatni wielki list zakonu królewskiego. Od 1957 roku pierwszy książę Prus, jak pisał o nim Jan Kochanowski, czystą olbrychą wody zacznie wciągnąć kleje królewskie. To było do pani za pan. Ale to nie jest. Pan Stanisław Eckhardt Eckenberg. Doradca księcia Albrechta Fryderyk von Heide. Doktor Bredu podobał Józef Wejkowski, publicysta i zjadowski. U stóp podium hołdu również mail Ezopotu. Przypominam, to margrabia Brandenburski, syn Fryderyka księcia Anna i Zofii Jagiellonki, siostrzeniec króla, ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego, a od roku 1525 pierwszy książę Prus. Homo Wester, co oznacza staje się waszym człowiekiem. Nos, Sigismundus, Dei Gratia, Rex Polonie, Magnus, Dux, Lituanie, Megron, Terrarum, Krakowie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Kujawie, Rusie, Omnium Terrarum Prusie, Pomeranie, etc. Przychylając się, książę, panie, do próśb waszych i poddanych waszych, powierzamy i odstępujemy waszej wysokości wlenno, ziemię, miasta warowne i zamki w Prusie oraz nadajemy i ustanawiamy prawa lenne waszej wysokości Doni. Poprzez wręczenie pruskiej chorągwi za przyczyną łaski życzliwości naszej, którą wysokość waszą jako naszego kuzyna najmilszego
wraz z rodem jego otaczamy. Speramus quae quod eius beneficientiae nostre et memor et grata erit. Ich habe zu Brandenburg, zu Preußen, Städten, Pommern, Händen, Kassuben. Margrave zu Brandenburg, zu Preußen, Städten, Pommern, Händen, Kassuben. Herzog der Akkurs zu Ruhm, zu Burggrave zu Nürnberg. Herzog der Prinz zu Ruhm, und Burggrave zu Nürnberg. Geloben wäre, wenn Burgleuchtigsten, Burgmächtigsten, Fürsten und Herren. Schlumbuje, i przysięgam gestern, und Erben, oraz Schiff, in seiner Majestät, Erben, und nachkommenden Königen. A takąż jego dziedzicą i królom następcą jego. I za kron zu tuli. Troje i dziewanku zajm. Tudzież koronie polskiej być wiernym i pomocnym. Und seiner Majestät, der selbigen Erben, der Kronen zu tun, beste Strachy. I jego majestat, jego dziedzicu i koronę polską dobrym mieć staranie. Und Schaden abwenden und alles tun, was einen treuen Lehnsmann gebührt. Bronić i wszystko czynić. Zjedli to uderzenie, ale nigdy już więcej. Gdym był udowodnił, że w Polsce
zawsze najwięcej lekarzy. Tak, jest ich tu wielu, o wielu za wielu. Lecz nie człowieka chcą leczyć, a Polskę. Gdym się o tym dowiedział, wyszedłem z obrazu. Tak, tych lekarzów zwą politykusami. Człowiek zwykły zwie prosto mękami. Tak, gdy dużo ich, tak gdy rewolucją bywa, męt zawsze do góry wypływa. I jest go coraz więcej, bo naród próżnuje. Miast robić to, co robić, wciąż politykuje. I nawet ten malutki, co przed telewizorium siedział, kiedyś tak do mnie rzecze: panie, gdybym ja tam był, to ja bym. Któż byś ty? Nie byłeś tam, to bądź. Bierz to berło i rządź. Staś rzekłby: mądź. Tak, politykusów wielu mamy, lecz i to zło nie największe, bo gdy do owych dołożyć ilość partijek, no to już wiemy. Tośmy są nasi, tośmy Polakami. Długi politykusie, żebyś ty nie wiedział, że jest jedna partia. Partia planety Ziemi. Załóż ją, bym spokojnie na obrazie siedział. No, nie byłbym władnym. Nie byłbym władnym, gdybym tylko srożył i przed wami nijakie perspektywy tworzył. Więc skoro tu jestem, zmieńmy choć przysłowie. Ars longa vita brevis, czego ja dowodem. I mówmy, by młodzież nie była bita. Ars longa dolce vita. Jakiej partii będziesz wyrzucał błędy, które szkodzą wszystkim. A teraz Piotr zaprosi wszystkich na kawarę. Czerwony polski królu, królowo, wszyscy do stajnicy, chodźcie na drugą stronę i tam przedstawiłem dalsze kapisze. Poczekajcie jeszcze, chodźcie.